Witajcie! Ciąża to stan fizjologiczny, mawiają. Ciąża to nie choroba, powiadają. A być może właśnie z tego powodu w ciąży popełnia się mnóstwo błędów, które mają dość poważne konsekwencje zdrowotne, które mogą utrudniać poród, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie dziecka i negatywnie wpływać na zdrowie matki. I są to błędy popełniane bardzo, bardzo często. Dlatego dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o 6 najczęściej popełnianych błędach przez kobiety w ciąży. Zapraszam! Na temat diety kobiety w ciąży krążą mity i jest ich chyba najwięcej na ten temat. Niektóre są strasznie głupie, na przykład jedz za dwoje, ulegaj zachciankom, masz prawo do zachcianek ciążowych, więc jedz wszystko, na co masz ochotę, ile chcesz i o każdej porze. W ciąży żadne diety nie obowiązują, nie ma żadnych zasad, hulaj dusza, piekła nie ma, ale niestety kara za to spotyka nas z reguły dość szybko. Jakie mogą być skutki takiej diety, powiedzmy, ciążowej, która jest totalnie lekkomyślna i która polega na wrzucaniu w siebie mnóstwa niezdrowych rzeczy? Skutkiem niewłaściwego odżywiania w ciąży jest oczywiście nadmierny przyrost masy ciała w ciąży. Kobieta, która przed ciążą miała prawidłową masę ciała, w czasie całej ciąży powinna przytyć maksymalnie 12-13 kg. Jeżeli jesteś w połowie ciąży i przytyłaś już 6 kg, to mimo wszystko jest to za dużo, ponieważ największy przyrost masy ciała w ciąży jest dopiero przed tobą. Twoje dziecko jest jeszcze tak maleńkie, że większość tego, co przytyłaś w pierwszej połowie ciąży, to jest twoja tkanka tłuszczowa, a nie wcale wzrost ciąży. Dopiero w drugiej połowie ciąży tak naprawdę wzrasta nasze zapotrzebowanie kaloryczne w nieznacznym stopniu i wtedy dopiero ten przyrost masy ciała powinien być znaczący. Najwięcej tyje się w ostatnich tygodniach ciąży. Nadmierny przyrost masy ciała w ciąży może mieć dosyć poważne skutki dla zdrowia. Przede wszystkim może powodować cukrzycę ciążową. Coraz więcej kobiet w ciąży cierpi na cukrzycę ciążową, która predysponuje taką matkę do cukrzycy typu drugiego po zakończeniu ciąży lub w krótkim okresie po ciąży. Ale konsekwencje są także dla samej ciąży. Przede wszystkim cukrzyca ciążowa zwiększa ryzyko zaburzenia przepływu w łożysku. Dzieci matek cukrzycowych mają albo naprawdę dużą masę ciała, czyli powyżej 4,5 kg, ze względu na podwyższony poziom glukozy we krwi u matki, albo bardzo niską masę ciała i są to tak zwane dzieci z hipotrofią, co jest spowodowane z kolei nieprawidłowym przepływem substancji odżywczych przez łożysko. Udowodniono także, że cukrzyca ciążowa zwiększa zagrożenie poronieniem, porodem przedwczesnym i niedotlenieniem dziecka w czasie ciąży. Także jest to bardzo, bardzo poważne zaburzenie. Nadmierne spożycie kalorii w ciąży i nadmierny przyrost masy ciała w ciąży mogą również skutkować nadciśnieniem ciążowym, które jest również bardzo poważnym zaburzeniem, które może zwiększać ryzyko poronienia, porodu przedwczesnego i niedotlenienia dziecka oraz wewnątrzmacicznej śmierci płodu. Ale już sama masa ciała, która jest zbyt duża w trakcie ciąży, niezależnie od tego, czy miałaś już nadwagę przed ciążą, czy też nabyłaś tę nadwagę w czasie ciąży, to są wszystko czynniki zwiększające ryzyko okołoporodowe. Przede wszystkim trudniej jest z tak dużą masą ciała urodzić dziecko, trudniej jest zbadać taką pacjentkę. Pacjentka otyła na sali porodowej jest pacjentką podwyższonego ryzyka i pacjentką trudną. To tyle, jeśli chodzi o samą nadwagę. Przejdźmy dalej, przejdźmy do tych zachcianek ciążowych. Często uleganie zachciankom ciążowym bywa również zgubne i prowadzi do tego punktu pierwszego, czyli nadmiernego przyrostu masy ciała. Kobiety w ciąży rzadko mają tak naprawdę ochotę na te słynne ogórki kiszone, bo gdybyście w ciąży jadły w nadwyżki ogórków kiszonych, to nic by się takiego właściwie nie stało. Jeżeli w ciąży masz ochotę na jakieś warzywo czy nawet owoc, to jest jeszcze w porządku. Natomiast jeżeli masz ochotę na wysoko przetworzoną żywność, wysoko kaloryczną, tłustą i słodką, to wiedz, że nie jest to dobre ani dla twojego zdrowia, ani dla ciąży, ani dla rozwoju twojego dziecka. Niestety dość częsty jest taki scenariusz, gdzie kobieta w ciąży ma nadmierny przyrost masy ciała, je bardzo niezdrowo, je przetworzone produkty, bardzo kaloryczne, tak zwane śmieciowe jedzenie, a do tego łyka sobie suplementy diety, żeby uzupełnić sobie witaminki. Tak naprawdę te suplementy diety raczej dość słabo działają, o ile w ogóle jakkolwiek działają i nie uzupełnią twoich niedoborów, jeżeli nie będziesz uzupełniać ich w diecie, więc doprowadzisz do niedożywienia. Brzmi to dosyć dziwnie, jeżeli chodzi o osobę, która ma nadmierną masę ciała, ale jej także może brakować odpowiedniej
odpowiednich mikroskładników i nawet makroskładników, ponieważ jeżeli spożywamy głównie tłuszcz i węglowodany w postaci cukrów prostych, no to tak naprawdę nasza dieta jest mało wartościowa. Co ciekawe, bardzo zła dieta w ciąży i spożywanie bardzo dużej ilości przetworzonych i chemicznych produktów może negatywnie wpływać na rozwój płodu, więc to nie kończy się tylko Twoją nadwagą, chociaż jak wspominałam, sama nadwaga już ma dość poważne konsekwencje. Także jeśli chodzi o dietę ciążową, to nie są żarty i to nie są przelewki. Natomiast gdy mówię o prawidłowym żywieniu kobiet w ciąży, dość często spotykam się z taką reakcją, że ha, 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 w ciąży przecież to nie obowiązuje. Bardzo dużo osób traktuje to jako żart. To nie jest żart. Ja mówię teraz śmiertelnie poważnie. Brak aktywności fizycznej niestety towarzyszy wielu kobietom w ciąży w Polsce. Jest to dosyć typowe. Natomiast aktywność fizyczna nie tyle nie jest przeciwwskazana, co wręcz jest wskazana, ponieważ poród jest ogromnym wysiłkiem. No w sumie wstać z kanapy i próbować urodzić dziecko to trochę takie jak wstać z kanapy i próbować przebiec maraton. Może to nie jest jakieś szczególnie trafne porównanie, ale poród jest po prostu bardzo dużym wysiłkiem. Im bardziej sprawny, silny i wydolny jest organizm matki, tym łatwiejszy jest poród i mniej przy nim komplikacji. I mówią o tym również oczywiście badania naukowe. Jakie formy aktywności fizycznej są polecane dla kobiet w ciąży? Jeżeli wszystko jest w porządku, jeżeli Twoja ciąża jest fizjologiczna, to polecam spacery, polecam pływanie i każdą formę aktywności o umiarkowanym nasileniu. Bardzo dobrze, gdyby to była jednak forma aktywności typowo dla kobiet w ciąży, na przykład jakaś joga w ciąży, czy też fitness specjalnie dla kobiet w ciąży, czy też ćwiczenia pod okiem trenera personalnego. Dobrze, gdyby to była osoba mająca jakieś wykształcenie medyczne chociażby, tak? Więc myślę, że warto sobie wybrać coś, co lubisz i być aktywną w ciąży. Jedni mówią, że niestosowanie suplementów w ciąży jest błędem, ale ja uważam, że jest dokładnie odwrotnie. Zaraz powiem, dlaczego tak jest. W ogóle jest przede wszystkim tak, że Polki z reguły stosują suplementy diety w ciąży. Stosują suplementy wielowitaminowe, tak zwane witaminki dla kobiet w ciąży. I robią to z reguły zupełnie bezmyślnie oraz nikt zupełnie nie potrafi pokierować ich, jaki suplement powinny w swojej konkretnej sytuacji przyjmować. Ja takich porad również udzielam, zarówno na temat tego, jak się w ciąży odżywiać prawidłowo, aby nie mieć niedoborów, jak i jakich suplementów ewentualnie Ty konkretnie w swojej indywidualnej sytuacji powinnaś używać. Dlatego tworzenie suplementów wielowitaminowych nie ma sensu i tworzenie multiwitaminowych suplementów dla wszystkich kobiet w ciąży również mija się z celem, ponieważ każdy człowiek jest inny, każda kobieta ma inną swoją dietę codzienną i może mieć inne niedobory, a w zasadzie dobrze by było, jeśli to możliwe, sprawdzić, czy te niedobory rzeczywiście występują. W czasie ciąży oczywiście wzrasta zapotrzebowanie na niektóre substancje odżywcze. Bardzo dobrze byłoby pokryć je dietą. Oczywiście, że jest to możliwe. Natomiast jeżeli Twoja dieta jest eliminacyjna lub masz problem z zaspokojeniem zapotrzebowania na pewne składniki lub też masz już wykazane niedobory tych substancji, no to oczywiście wtedy pozostaje nam wybranie preparatu, który te niedobory uzupełni i najlepiej, gdyby był to preparat o statusie leku, a w ostateczności w miarę dobrej jakości suplement diety, chociaż z tą jakością suplementów bywa różnie, ponieważ nikt ich zwyczajnie nie kontroluje. Natomiast pewne jest, że jeżeli Twoja dieta w ciąży to w znacznym stopniu są fast foody, słodycze, przekąski i różne inne śmieci, którymi zapychasz swoje zapotrzebowanie kaloryczne, nie dostarczając sobie zupełnie żadnej sensownej wartości odżywczej, to możesz być pewna, że niedobory będziesz mieć nawet stosując suplementy diety. Bardzo często się z tym spotykam. Tak, spotykam się z niedoborami u kobiet stosujących wielowitaminowe suplementy diety, mające po 200% dziennego zapotrzebowania na dany składnik. Ponieważ to, co jest w tabletce, a to, co się rzeczywiście przyswaja i wchłania, to są dwie zupełnie różne rzeczy i z reguły, jeśli coś się przyswaja, to jest to jakiś ułamek tylko tego, co rzeczywiście jest w preparacie. Jeśli chodzi o te suplementy diety, to nie chcę tutaj niczego reklamować i polecać Wam konkretnych produktów, bo zupełnie nie o to chodzi. Zwróćcie uwagę na skład, jeśli już bardzo czujecie, że musicie coś zażywać, to powinno być maksymalnie kilka składników. Nie kilkanaście, nie kilkadziesiąt. Te produkty, które mają kilkadziesiąt składników, które wzajemnie ograniczają swoje przyswajanie, to jest totalnie bez sensu zażywać coś takiego. Więc jeżeli już decydujesz się na jakiś suplement diety dla kobiet w ciąży, bo poprawia Ci to samopoczucie po zjedzeniu bezwartościowej jakiejś przekąski na przykład, albo po prostu, no mimo że starasz się dobrze odżywiać, to czujesz potrzebę stosowania tych suplementów, to wybierz suplement, który będzie najbardziej odpowiedni do Twojej sytuacji, to po pierwsze, a po drugie zawiera maksymalnie
minimalnie kilka składników tych, które najczęściej są niezbędne kobietom w ciąży. No, na przykład takim składnikiem jest kwas foliowy. Kwas foliowy zaleca się, aby był suplementowany zwłaszcza w pierwszych tygodniach ciąży i przed zajściem w ciążę. Natomiast już żelazo to jest taka kwestia sporna, ponieważ jednak wiele kobiet w ciąży w ogóle nie ma niedoborów żelaza, a preparaty żelaza niestety powodują również skutki uboczne, o czym oczywiście rzadko kiedy się wspomina. Pamiętajmy o tym, że w ogóle wszystkie suplementy diety mają dwie podstawowe wady. Po pierwsze, są suplementami diety, a więc nie podlegają zupełnie żadnej kontroli. Nie są lekami, nie przeszły badań klinicznych. Tak naprawdę nikt nie kontroluje ich jakości, ich składu, ilości rzeczywiście zawartych w nich substancji, a przede wszystkim działania na organizm ludzki. A druga wada jest taka, że są to witaminy i różne inne związki w formie syntetycznej, najczęściej bardzo trudno przyswajalnej dla człowieka, więc tak naprawdę no, korzyść z tego nie jest tak duża, jakbyśmy się mogli spodziewać, albo jak reklamuje producent. Dlatego podstawą jest zdrowa dieta w ciąży, ewentualnie suplementowanie substancji, których niedobory najczęściej w ciąży się pojawiają, a jeżeli jest to możliwe, powinno być to spersonalizowane, zależne od Twojej sytuacji zdrowotnej i od Twojej diety. Bardzo często słyszę opinię, że szkoła rodzenia nie jest do niczego potrzebna, ponieważ przecież nie ma sensu uczyć się, jak rodzić. No i to jest prawda, ponieważ szkoła rodzenia to jest dość niefortunna nazwa, która nijak nie odwzorowuje tego, do czego powinna taka instytucja przygotowywać. Szkoła rodzenia nie jest po to, aby nauczyć Cię, jak rodzić. Szkoła rodzenia jest po to, abyś mogła urodzić świadomie, abyś miała wiedzę na temat procesów, które dzieją się w Twoim ciele w trakcie porodu, abyś czuła się bezpiecznie, abyś wiedziała, że to, co krok po kroku się wydarza w trakcie porodu, jest normalne, abyś wiedziała, jak radzić sobie z bólem porodowym, a także abyś wiedziała, z czego możesz korzystać w szpitalu, jakie są procedury przygotowania do porodu, o co możesz prosić dodatkowo, a o co nikt być może Ciebie nie zapyta i jeśli nie będziesz o tym wiedziała, to o to po prostu nie zapytasz. To są też kwestie takie jak znieczulenie do porodu. Tutaj warto mieć wiedzę na ten temat, a nie zdać się tylko biernie na personel, niech zrobią ze mną co chcą, byle wyjęli to dziecko ze mnie, tak? Druga kwestia jest taka, że brak szkoły rodzenia bardzo często widać później na wizytach patronażowych. Na wizytach patronażowych bardzo często spotykam rodziców, którzy wręcz boją się dotknąć własne dziecko, którzy nie wiedzą, jak takie dziecko małe należy podnosić, jak nosić, jak wykonywać najprostsze nawet czynności pielęgnacyjne. Pytają o bardzo podstawowe rzeczy, łącznie z tym, jak teraz się pielęgnuje pępek dziecka i tym podobne drobiazgi. W czasie wizyt domowych też widać, że bardzo dużo matek nie ma podstawowej wiedzy na temat laktacji. I niekiedy, kiedy do Was trafiam, jest już troszeczkę za późno. Oczywiście sytuacja z reguły jest jeszcze do uratowania, ale zdążyło się już dużo niepotrzebnych rzeczy wydarzyć, których można byłoby uniknąć, gdybyście miały wcześniej odpowiednią wiedzę na temat karmienia. Dlatego ja zachęcam, korzystajcie z zajęć szkoły rodzenia. Jeżeli uważacie, że zajęcia grupowe nie są dla Was, to skorzystajcie z indywidualnych lekcji czy spotkań z położną. Ja takie lekcje i spotkania organizuję zarówno stacjonarnie we Wrocławiu, jak i online'owo. Bardzo dużo mam już z tego skorzystało. Jest to taka okazja, gdzie możemy porozmawiać jeden do jednego, tak? Jestem ja i jest para przygotowująca się do przyjścia na świat dziecka. Tutaj możecie zadać wszystkie pytania bez skrępowania i uzyskać na nie odpowiedzi i poczuć się spokojnie i pewnie, że już jesteście przygotowani i wiecie wszystko, co wiedzieć chcieliście. Więc być może taka indywidualna forma jest dla Was bardziej optymalna. Bardzo często też słyszę, że wszystko jest teraz w internecie, że po co chodzić do jakiejś szkoły rodzenia, skoro można pooglądać filmy na YouTubie, można poczytać artykuły i książki i to wystarczy. Moim zdaniem nie wystarczy. Jak widać, sama tworzę filmy na YouTube, ale nie uważam, że to zastąpi szkołę rodzenia. Te filmy bardzo często polecam swoim pacjentkom, które korzystają z zajęć szkoły rodzenia ze mną. Mówię im wtedy, pooglądajcie sobie wszystko na kanale YouTube, jak już sobie to wszystko obejrzycie, tam jest podana gotowa wiedza, to wtedy my sobie porozmawiamy o Was, o Waszych potrzebach, o Waszych obawach, o tym, co Wy na ten temat sądzicie, a jeżeli spotkamy się również osobiście, to przećwiczycie pewne rzeczy tak, żebyście się już na początku czuli pewnie, na przykład w opiece nad dzieckiem. Także jest ogromna różnica między oglądaniem filmów, czytaniem książek, a jednak kontakcie bezpośrednim z położną i swobodnej rozmowie. Fora internetowe dla mam. Tam jest chyba najwięcej głupot dotyczących opieki nad dzieckiem, porodu i w ogóle wszystkiego, co związane z macierzyństwem. Tak naprawdę ludzie mają tendencję do pisania większych głupot niż do mówienia tych głupot rzeczywiście w realu tak zwanym. Na forach dla mam można przeczytać każdą możliwą, najgłupszą wskazówkę, poradę i historię, jaką sobie możecie wyobrazić. A poza tym bardzo często jest tam dużo straszenia, bardzo dużo oceniania, bardzo dużo takiej agresji tak naprawdę.
mniej wsparcia. Być może są też miejsca takie, które służą wsparciem. Ja sama tworzę grupę na Facebooku, gdzie są mamy i położne. Taką ogólnopolską grupę, gdzie możesz spotkać położną ze swojego rejonu, gdzie możesz zadać pytanie i gdzie bardzo szybko prostowane są nieprawidłowe informacje, czy niezgodne z prawdą po prostu. Tworzę także taką grupę lokalną we Wrocławiu, gdzie bardzo często mamy pytają o to, gdzie lokalnie coś mogę zrobić, albo mam jakiś problem, gdzie mogę uzyskać pomoc. I no, są takie miejsca, które przynajmniej ja się staram, aby te moje działały prawidłowo i na tyle, na ile jestem w stanie pewne rzeczy wychwycić, wyłapać czy sprostować, na ile mi starczy siły i czasu. Natomiast jednak większość tych miejsc to są miejsca, gdzie słyszymy złe historie porodowe, miejsca, gdzie słyszymy demotywatory laktacyjne albo ocenę, że jesteś złą matką, bo podałaś butelkę z mlekiem modyfikowanym, i takie miejsca nie budują, a niestety podkopują nasze poczucie własnej wartości, czy po prostu pogarszają nasze samopoczucie, nawet jeżeli sobie wmawiamy, że opinia jakiejś kobiety z forum internetowego się dla mnie nie liczy, to jednak nie jest to przyjemne. Warto się ileś tam razy zastanowić, czy z takich miejsc chcemy korzystać i sprawdzać, co tam się pojawia, bo tego się już nie da odzobaczyć. Na koniec temat lightowy, ponieważ poza wydaniem trochę za dużej gotówki nie wiąże się z niczym więcej strasznym, a mianowicie kompletowanie wyprawki jak na co najmniej trojaczki. Tak naprawdę bardzo często, gdy oczekujemy pierwszego dziecka, to zdarza się kupować milion rzeczy, które są zupełnie zbędne. Małe dziecko potrzebuje zaledwie kilkunastu produktów, to wcale nie jest jakaś ogromna wyprawka. Twoje dziecko wcale nie potrzebuje całego wora różnych ubrań, gdzie połowy z tego nawet nie zdążysz założyć, bo dziecko tak szybko rośnie. Twoje dziecko nie potrzebuje miliona kosmetyków, nie potrzebuje jakichś różnych bujaczków i innych cudaczków, nie potrzebuje zabawek na początku. Tak naprawdę potrzeby małego dziecka są małe i tak naprawdę większość matek mimo wszystko, jak wpadnie w szał zakupów, to kupuje milion rzeczy za dużo. Także jeżeli planujesz dopiero kompletowanie wyprawki dla dziecka, zapytaj położną, co jest tak naprawdę potrzebne. Upewnij się, czy coś jest hitem czy kitem, ponieważ bardzo często są takie rzeczy, które rodzice kupują jak szaleni, bo wszyscy mówią, że to jest super, a na samym końcu okazuje się, że się w ogóle do niczego nie sprawdza. Cóż, mam nadzieję, że ten film ostrzeże Was przed tymi sześcioma błędami najczęstszymi, jeśli je popełniacie lub zamierzacie popełniać, zamierzałyście popełniać, to może teraz się nad tym dobrze zastanowicie. Jeżeli macie jakieś pytania albo jakieś propozycje, jakie jeszcze częste błędy popełniają kobiety w ciąży, to piszcie oczywiście w komentarzach, subskrybujcie kanał, aby nie opuścić kolejnych filmów, które pojawią się już wkrótce. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia.